Reprezentacja Polski kończy zmagania w trzeciej edycji Ligi Narodów na stadionie w Cardiff, gdzie będziemy grali oczywiście z Walią. Tomek Włodarczyk, dzień dobry. Dziś porozmawiamy sobie o biało-czerwonych wokół konferencji prasowej. O godzinie 17:15 selekcjoner Czesław Michniewicz i Wojciech Szczęsny będą odpowiadali na pytania dziennikarzy. Ze mną w studiu Janusz Basałaj. Dzień dobry, Janusz. Mamy pół godziny, aby sobie przeanalizować już może nie Holandię tak głęboko, jak analizowaliśmy to właściwie przez ostatnie 2-3 dni, ale wybiegniemy też już do tego spotkania, które odbędzie się jutro o godzinie 20:45, zamykające, tak jak powiedziałem, za trzecią edycję Ligi Narodów, więc może też nakreślmy naszym widzom, tutaj oczywiście zachęcam do zostawiania łapek w górę i subskrypcji, zadawania też pytań, zajrzę na czat, będziemy starali się z Januszem odpowiedzieć na pytania nurtujące was wokół reprezentacji Polski. Pewnie będziecie też chcieli prawdopodobny skład na to spotkanie. Też go przedstawimy. Także wszystko tutaj postaramy się zapewnić i odpowiedzieć na jak najwięcej pytań. Ale na początek to pytanie podstawowe. O co gra jeszcze reprezentacja Polski w spotkaniu z Walią? Przede wszystkim o utrzymanie się, tak, w Lidze Narodów. Dwa, cały czas walczymy o pierwszy koszyk. Tutaj wiele osób o tym zapomina. Eliminacji Euro 2024. To już bardzo blisko, ten czas leci szybko. W październiku losowanie, po mundialu w przyszłym roku eliminacje i za chwilę to Euro, które odbędzie się za naszą zachodnią granicą w Niemczech. Więc absolutnie jest o co grać w tym meczu. Remis daje nam utrzymanie w Lidze Narodów, ale nie w tej dywizji, ale nie daje nam pierwszego koszyka w eliminacjach Euro 2024. Zresztą spójrzmy sobie może tutaj od początku, poproszę Samuela, mojego wydawcę, o taką tabelę Ligi Narodów, jak to wygląda na dziś, jak plasuje się reprezentacja Polski i wytłumaczę wam krok po kroku, co Polska musi zrobić, żeby awansować do pierwszego koszyka. To nie jest takie proste. Tutaj macie zestawienie Ligi Narodów bez podziału na grupy w dywizji A. Na pierwszym miejscu są nasi grupowi rywale, przepraszam, czyli Holendrzy. Reprezentacja Polski aktualnie znajduje się na 12 pozycji. Koszyki podzielone są na 10 miejsc. Ten pierwszy koszyk to jest 10 miejsc. W tym momencie jesteśmy na 12 pozycji, ale trzeba wyciągnąć z 9 miejsca Niemców, którzy mają zapewniony automatyczny awans jako gospodarze turnieju, więc zamiast 12 w tym momencie zajmujemy z 4 punktami 11 miejsce. Co ono daje? W tym momencie pierwszy koszyk mamy, bo nie, przepraszam, jeżeli wyciągniemy Niemców, to no tak, to ten pierwszy koszyk mamy, nie, 11 miejsce. Nie, 11 miejsce, tak. Czyli Czesi mają Czechów pierwszy koszyk. Polacy w tym momencie są tuż za ich plecami, ale tutaj przypomnę, że Czesi i Szwajcarzy grają jeszcze dzisiaj 5. kolejkę spotkań, więc oni mogą jeszcze nabić sobie punkty. Więc w tym momencie Czesi zamykają
pierwszy koszyk eliminacji Euro 2024, ale umówmy się, że my nie jesteśmy w najlepszym położeniu, no bo tak jak mówiłem, jeszcze Czesi dzisiaj rozgrywają swoje spotkanie piątej rundy, my mamy już je za sobą, Szwajcarzy podobnie, trudni rywale, bo Hiszpanie i Portugalczycy, ale oczywiście Szwajcarzy potrafili już sprawiać niespodzianki. Wszystko będzie ważyło się do ostatniej rundy spotkań, czyli tej szóstej. Polska właściwie musi wygrać, żeby poprawić swoją pozycję, być co najmniej na 11 miejscu. Czyli tak jak mówiłem, powtórzę jeszcze raz, dla jasności 10, właściwie 11, o tak, miejsc trzeba brać pod uwagę, wyciągając z 9 pozycji Niemców. 10 drużyn będzie zakwalifikowanych w pierwszym koszyku. Trochę nam brakuje, jesteśmy blisko, wciąż ten koszyk jest możliwy, choć pozycja nasza jest trudniejsza, chociażby od Francuzów, Czechów, Austriaków nie, ale Szwajcarów już tak, bo mają o jeden mecz do rozegrania więcej, więc tak to wygląda w tym momencie. Ja przypomnę jeszcze tylko pierwsze i drugie miejsca, ten koszyk mają zapewnione i trzy najlepsze trzecie pozycje z grup w pierwszej dywizji, więc chyba wszystko tutaj wyjaśniliśmy, to wciąż jest możliwe, ale trudne do osiągnięcia. Trzeba wygrać z Walią, tak to w tym momencie, absolutnie wygląda. Tak. Pozycja Anglików. Chciałem powiedzieć, że wygląda to niesamowicie. Dramatyczne. 15 miejsce, czegoś takiego dawno nie było. Anglicy przegrali wczoraj z Włochami, spadli do dywizji B. Jeżeli my katujemy w ostatnich dniach sytuację Polaków i wzniecamy pożar wokół biało-czerwonych przed zbliżającym się mundialem, no to pozycja Garetha Southgate'a no jest w tym momencie naprawdę bardzo słaba. Już mówiło się chociażby o jego zastępstwie, łączyło się chociażby Grahama Pottera, ale on przyjął propozycję w Chelsea, więc jest w tym momencie niedostępny. Gdzieś krąży nazwisko Mauricio Pochettino, Tomasa Tuchela. No jestem ciekaw, czy dotrwa? Pewnie tak, do mundialu. Myślę, tutaj dotrwa, ale zostanie pożar ugaszony. Dokładnie, trudno mi powiedzieć, ale to chyba 5 lat jak jest trenerem, albo 6. Gareth Southgate, reprezentacji Anglii, nastąpiło według mnie tam takie trochę zużycie i zmęczenie sobą nawzajem, bo ta Anglia tak hołubiona, mająca fantastycznych, coraz to młodszych, lepszych piłkarzy w najlepszej lidze świata, no jednak tu dostała wielkiej, wielkiej zadyszki. Jak na mnie pójdzie, zawsze będziemy mogli mówić, a Anglia też, że jesteśmy w takim, no powiedzmy, dobrym towarzystwie, choć niepożądanym. Myślę, że Anglia, no, to jest pierwsza odpowiedź na to, jak trudno, wiesz, Tomek, tak mi się wydaje, przygotować się dobrze do Mistrzostw Świata, jednocześnie przejść taką suchą nogą przez eliminację. No ale dobra, my narzekamy, nie mamy takiego potencjału, takich piłkarzy, ale Anglicy, wydaje się to nieprawdopodobne. Jedna rzecz, 5 spotkań niewygranych z rzędu i tylko jedna drużyna nie strzeliła w tej edycji Ligi Narodów gola z otwartej gry, nie po stałym fragmencie, czy nie z rzutu karnego, to jest San Marino. Właśnie. Niesamowita sytuacja, także Anglicy w ogromnym kryzysie, piłkarze przekonują, że z niego do mundialu wyjdą, to się okaże. Też ustawienie z trójką obrońców jest kwestionowane. Podobne generalnie problemy, podobne punkty podnoszą dziennikarze na wyspach. Jest jakaś histeria na wyspach, trzeba przyznać, że nie wiem, od czasu chyba klęski tego remisu na Wembley za sprawą bramki Domarskiego, to chyba nie było takiej sytuacji, gdzie Anglicy by tak się bardzo w tym wszystkim przejęli. No myślę, że jednak przy ich potencjale, przy mimo wszystko klasie Southgate'a, klasie piłkarzy, których ma, myślę, że jednak na Mistrzostwach Świata no wypadną o wiele lepiej. To jest zadziwiające i pokazuje jeszcze raz na morderczy kalendarz, jaki FIFA, UEFA w ostatnich latach zorganizowały, gdzie trzeba doprawdy walczyć, nie ma na każdym polu, nie ma meczów o nic, nie ma meczów towarzyskich, gramy o utrzymanie, o awans do koszyków, o to, by grać w finałach Mistrzostw Świata Europy, czy szykować się do finału, więc Anglia jest przykładem, że nawet wielkie drużyny mogą się na tym potknąć, aczkolwiek na większość tych ważnych i dobrych jednak spokojnie zabezpieczyła sobie miejsce w pierwszej dywizji.
Słuchajcie, mamy dla was ankietę na czacie, jaki będzie rezultat Polaków w jutrzejszym spotkaniu z Walijczykami. No na razie, tak jak patrzę, po kilku, sześciu minutach 500 głosów jest mocno pół na pół, bym powiedział. Wygrana 35% głosujących, przegrana 38%, także jest pesymizm w narodzie. Powiem ci jedną rzecz, że tak patrząc ogólnie na Ligę Narodów, wydaje mi się, że selekcjonerzy wpadają w pewną pułapkę grania jednak w tej dywizji najwyższej, kiedy trafiasz na początek swojej kadencji i eliminację, gdzie jednak możesz sobie trochę jeszcze pograć ze słabszymi rywalami z niższych koszyków, no to budujesz swoją pewną pozycję. A tutaj jesteś w takiej złotej klatce z bardzo silnymi rywalami i twój autorytet szybko spada. Patrz Jerzy Brzęczek, no i teraz nie ukrywajmy, patrz też Czesław Michniewicz. Zaczęło się euforycznie od awansu na mundial, no ale później te starcia Belgia, Holandia, niestety nas jako drużynę też mocno obnażają. Ale te czasy minęły, kiedy miałeś trzech takich rywali. No dwójka Belgia, Holandia to jest w ogóle kuriozum. W zwykłej grupie eliminacyjnej do Mistrzostw Świata czy Mistrzostw Europy. Jeszcze dochodzi Walia, a Liga Narodów właśnie to wszystko daje. No cóż, Czesław, jak każdy selekcjoner walczy w każdym meczu o głowę, walczy o spokój, tak, Tomek. O to, by te dwa miesiące spokojnie przypracować i dotrwać, no mam nadzieję, zresztą tego nie podnoszę w ogóle, spokojnie popracować, bo już nie zmieniajmy go w takim momencie, ani też nie sugerujmy, to nie o to chodzi. Natomiast spokój jest niezwykle ważny, a on jest człowiekiem, jak ja to nazywam, takim wielkim słuchem społecznym. On mimo wszystko, chociaż tego nigdy nie powie, wsłuchuje się i w dziennikarzy, i w opinie kibiców. Pewno i zagląda po cichu na Twittera, czy na inne medium społecznościowe i gdzieś tam sobie buduje potem te wyobrażenie o tym, co się dzieje. Czy to wpływa na jego decyzję? Trudno powiedzieć, ale jego otwartość w pewnym momencie, Tomek, chyba się skończy. Tak przewidywaliśmy, prawda, że jego dyskusje dziennikarzami nad składu, stylu i tak dalej. Chyba musi się zamknąć w sensie siebie, sztabu i rozważań we własnym gronie, bo to tylko napędza ten, właściwie wznieca ten płomień, który już jest. Płomień niepokoju, płomień takiej, nie powiem agresji, ale niepewności i pesymizmu. No. A ja jestem zdania, że nie ma dobrej drogi, czy się zamkniesz, czy się otworzysz. Zawsze znajdą się krytycy. No tak, bo Adam się zamykał i Nawałka i Adam się zamykał, było dobrze, bo były wyniki. Jerzy Brzęczek chciał pójść trochę też inną drogą, otworzyć się na dziennikarzy, dostał parę razy po dłoni, delikatnie. Jeżeli nie powiedzieć tutaj ostrzej. Zrobiła się oblężona twierdza. Sam zareagował, jak zareagował. Tak. Generalnie też podszedł entuzjastycznie. Im dłuższy pobyt, tym było w Polsce, tym było gorzej. Nie ma łatwej drogi. Najłatwiej po prostu jest wygrywać. Ale przyznasz, tak, że te dwa miesiące są dla niego w spokoju. Słuchajcie, jest efekt selekcjonera. Nawet porównywaliśmy kiedyś zdjęcia, jak starzał się Paulo Sousa. Właściwie każdy selekcjoner, no to trzeba powiedzieć, że ząb czasu nadgryza reprezentacji bardzo, absolutnie, bardzo poważnie i nawet Paulo Sousa, który fenomenalnie dbał gdzieś o swoją aparycję, to pod koniec był już człowiekiem dość mocno podniszczonym. Ale dobra, zostawmy Portugalczyka, on też ma swoje problemy, już nie ma go we Flamengo Rio de Janeiro, mówi się, że być może wróci do Serie A. To, że ma propozycję, to jest fantastyczne. Ma świetnego menadżera i świetny CV, jakby nie patrzeć, dwukrotny zdobywca Ligi Mistrzów i to zawsze będzie działało. Plus ten warsztat, o którym zresztą mówił Wojciech Szczęsny, Robert Lewandowski, nawet po zwolnieniu, tego mu nie możemy odebrać, już abstrahując od stylu rozstania z PZPN-em, ale wracamy do tego spotkania i Janusz, powiedziałem o dwóch rzeczach, że gramy o awans, o utrzymanie w dywizji A i gramy o koszyk numer jeden, ale myślę, że gramy o jeszcze jedną, może nawet dla samego selekcjonera w tym momencie najważniejszą rzecz. O spokój i zbudowanie pewnej narracji pozytywnej aż do połowy listopada. Wyobraź sobie, nie chcę budować też takiego super negatywnego scenariusza, ale przegrywamy w Cardiff i co dzieje się do połowy listopada? No piekło, piekło i to piekło wśród kibiców, piekło w mediach, to jest wyciąganie, do tego się musimy nawet przyzwyczaić w przeszłości selekcjonera, wymawianie mu tego, co kiedyś robił, o co był podejrzany, za co nigdy nie został ukarany, to też warto podkreślić. Natomiast to będzie sytuacja, w której... Jazda bez trzymanki. Jazda bez trzymanki. Krótko mówiąc, jazda bez trzymanki i to udzieli się też piłkarzom, to jest najgorsze, bo jednak oni też potrzebują takiego spokoju. To nie jest tak, że oni mają na to wszystko wiadomo co, że mają w poważaniu. Nie. To może dotknąć i piłkarzy, i trenera, i wszystkich.
wszystkich. Wiesz, zaczną się wątpliwości, bo tak, jeżeli przegramy, to pewnie też oczywiście słuszne, czy idziemy w dobrą drogę, dobrą drogą, co zbudowaliśmy do tej pory. Jak zmienić, kim zmienić. Jaka taktyka, tak, jakie personalia. Powiem ci szczerze, osobiście mówiłem to już przy naszym studiu po spotkaniu z Holandią. Zwłaszcza w tym meczu miałem takie wrażenie, że my do końca nie wiedzieliśmy, co chcemy grać. I też mam wątpliwości co do niektórych pozycji. Niekwestionowane są, nie wiem, pozycja Wojciecha Szczęsnego, Glika, Lewandowskiego, Szymańskiego, Zielińskiego. Może Szymańskiego, okej, okay, Szymańskiego też, tak? Załóżmy, że tak, też, tak, kiedy jest zdrowy. Ale na niektórych mam wątpliwości, jaki jest ranking personalny, jeżeli ktoś wypada, kogo właściwie widzi selekcjoner w tym momencie, na tak późnym etapie, bo nie ma tego czasu, w kolejności, gdy wypada mu to pierwsze ogniwo. Widzę, że jest pewnego rodzaju tutaj chaos, wahanie się i cały czas szukanie, zamiast pewnego rodzaju stabilizowania tego składu. Nagle zadajesz sobie pytanie, dlaczego taki na przykład Kuba Kamiński siedzi na trybunach, nie na ławce, nie wchodzi, słuchaj, nie wspiera. Jeszcze się wtrącę. Na przykład, okej, okay, to jest selekcjoner, ma prawo tak, do swoich decyzji, ale co w tym momencie, na tym etapie przygotowań jednak do mundialu, robi Mateusz Łęgowski na boisku. Fajny chłopak. Ale na widziałem pewno go w Białymstoku wczoraj na młodzieżówce. Ale on nawet niespecjalnie wyróżniał się do tej pory w Pogoni. Dla mnie jest to dziwne. Nie rozumiem tego. Przykład promocji Paulo Sousy wobec Kacpra Kozłowskiego. Mamy talentowanego piłkarza, trzeba go budować, trzeba go pokazać. Ale niech on najpierw zagra coś w Ekstraklasie. Każdy ja osobiście tego nie rozumiem. Gdyby to był mecz towarzyski gdzieś po mundialu, pamiętaj, że każdy selekcjoner ma jedną słabość. Chciałby pokazać, że on wprowadził do drużyny, wykreował, wskazał piłkarza obdarzonego wielkim talentem i to za jego czasów to się stało. I to mnóstwo przypadków z historii pokazuje na to, że każdy trener miał słabość do jakiegoś młodego piłkarza pokazać, że jest młody, że potrafi być inny od innych zawodników, że on będzie stał za tym startem w jego wielkiej karierze. Aczkolwiek widziałem też wczoraj w Białymstoku i Kozłowskiego, i Łęgowskiego. Kozłowski grał bardzo przeciętnie, a jeszcze dwa lata temu, no był cudownym dzieckiem polskiej piłki. Teraz trochę się zagubił, kontuzję i tak dalej. Łęgowski zresztą też wszedł i nikogo nie pokazał. Oglądałem ten mecz. Ja patrzyłem na niego, dlatego co on tu robi? Zacząłem się zastanawiać. Przecież go widziałem wczoraj w tym. No więc przyjechał po meczu. Dziwna akcja. Dziwna akcja i moim zdaniem timing tej akcji. Tak bym powiedział. Jednak skupiajmy się na ludziach, którzy mogą pomóc na mundialu, a de facto Łęgowski komuś ukradł te kilka, bo kilka, ale jednak być może cennych minut. Okej, okay, to jest taki jakby piątorzędny problem, bo mamy jednak ich znacznie więcej. Chciałem trochę odbić na moment do reprezentacji Węgier, która gra fenomenalnie, ale spojrzeć też na nią przez pryzmat reprezentacji Polski. Węgrzy, kolejna niespodzianka, wczoraj wygrana 1-0 z Niemcami. I wiesz, od którego momentu grają dobrze? Mhm. Od kiedy wygrali na Narodowym. Zburzyli naszą twierdzę po wielu latach. Pierwsza porażka od wielu spotkań. Na skutek lekkomyślności i naszego selekcjonera, i naszej drużyny ogólnie biorąc. To był błąd Puchacza w ustawieniu. Tak. Poszła łatwa akcja na dwa. Ale podeszliśmy zbyt lekko do tego meczu, bo to wydawało się, że niczym nam nie przeszkodzi. Ale od tamtego momentu porażka Sousy jeszcze wtedy, to też zburzyło ten dobry wynik jego z Anglikami, pamiętajmy. Wtedy byliśmy napompowani. Anglia, zagraliśmy odważnie, bardzo fajnie w defensywie. Wtedy pokazał się Dawidowicz między innymi. Ta trójka obrońców zaczęła działać. Nawet Puchacz, który jest tak mocno krytykowany, w tamtym akurat meczu był chwalony. No i przyszedł niestety ten mecz z Węgrami, który zburzył też autorytet trochę Sousy, wydaje mi się, wewnątrz nawet Polskiego Związku Piłki Nożnej. Resztę znamy, zostawmy to, ale zaczęła się pewna, zaczęła się sypać ta twierdza, bo przegrał wtedy jeszcze Sousa, a Czesław Michniewicz ma na koncie... Trochę jazda na zamkniętym hamulcu. Awans był i tak dalej, ale to nie kolejne dwie porażki na Narodowym. A spójrzmy sobie, co od tamtego momentu robili Węgrzy pod batutą Marco Rossiego, bo ich wyniki są absolutnie fenomenalne, zwłaszcza z tymi silnymi drużynami. Potrafili pokonać dwukrotnie Anglików. To, co zrobili na wyjeździe,
to jakiś absurd wręcz. Wygrali 4-0, więc no my byśmy absolutnie też piali z zachwytu nad takim. No, święto narodowe trzeba by ogłosić. Na rozkładzie mieli Niemców to wczoraj, ale także potrafili z nimi zremisować. Bili się jak równy z równym także z Włochami i ta następna potyczka z Włochami będzie decydowała o tym, kto wygra ich grupę. Węgrom wystarcza u siebie remis, aby zagrać w Final Four. Osobiście trochę zazdroszczę, trochę nie, bo Węgrów nie ma na mundialu, ale tu odbijam właśnie, Janusz, piłeczkę do pozycji reprezentacji Polski i ich trenerów. Marco Rossi w grupie eliminacyjnej razem z Polakami. Czwarta pozycja. Wiesz, co byłoby z selekcjonerem w Warszawie? By go nie było. By go nie było. Marco Rossi od 4 lat i 3 miesięcy selekcjoner reprezentacji Węgier. Wielkie, ale to wielkie zaufanie, nieograniczone ze strony federacji, a nawet mówi się ze strony premiera Orbana, którego wpływ na piłkę węgierską, nie można tego wpływu przecenić. On osobiście zainteresowany się nie tylko reprezentacją, w ogóle całym węgierskim futbolem. Z takim parasolem można spokojnie pracować. Poza tym to jest świetny taktyk. Węgrzy pokazali nam narodowym, jak grać, jak dokładnie Polaków wyłączyć Lewandowskiego z gry i tak dalej, i tak dalej. Jak trzeba to robić, więc dzisiaj Węgrzy mogą świętować, dzisiaj mogą się cieszyć i kiedy popatrzyliśmy na ich, zdaje się, wartość cała drużyna według Transfermarktu 97 milionów. Transfermarktu. To jakby szybko po naszych przeliczył, to jednak byłoby trochę więcej. Znacznie wartość więcej, ale drużyny. Też, żeby, okej. Okay. Kluby znaleźć, też nie są w jakimś, znaleźć, za Lipskiem tylko, chyba, nie? Tylko, tak, tam są 3 zawodników z Lipska, ale też, żeby im do końca nie słodzić, znaleźli ewidentnie sposób na grę z silnymi, absolutnie im tego zazdrościmy w Lidze tak Narodów. Ale jednak tracą gdzieś taką, powiedziałbym, kontrolę i balans nad spotkaniami, kiedy trzeba trochę zagrać bardziej w ataku pozycyjnym. A raczej koncentrację, bo widać, że jak bronią, to bronią naprawdę we włoskim potrafią stylu, szybko zaatakować tak szybko kontrą. Ale kiedy, zobaczymy, jak poradzą sobie w eliminacjach Euro 2024. To będzie bardzo ciekawe. Czy Węgry idą w stronę drużyny, która potrafi bić się naprawdę jak równy, z równym z najsilniejszymi? Czy to jest jednak zespół, który znalazł sposób, a będzie gubił punkty? Ale jak chociażby, nie wiem, z nami, z Albanią. Do pewnego momentu byli rewelacją ostatnich mistrzostw Europy, czy świata, przepraszam. Tak, generalnie bardzo dobrze, bardzo dobrze radzili, sobie też, radzili sobie też, no bo już wcześniej z tymi silnymi zespołami. Ale dobra, tu stawiamy kropkę, zostawmy Węgrów, bo chcemy rozmawiać o Polakach. Za chwilę rozpocznie się konferencja prasowa. Patrzę, jest was ponad 2000 już na czacie, więc jak tak dobijecie do 300-400 łapek, to pokażemy nasz skład na to spotkanie z Walijczykami. Więc te łapki w górę, zajrzę jeszcze sobie na ankietę. No, ten entuzjazm po programie nieco wzrósł. Wygrana to już jest 39%, remis 25%, przegrana 36%, więc tutaj nasi widzowie są nieco roztrojeni, jeśli chodzi o wynik tej ankiety. Właściwie idzie to tak 1/3, 1/3, 1/3. Co świadczy o tym, że sporo niepewności? Sporo niepewności, ale nasi kibice zwykle szanują najmocniejszych. Niemcy, Anglicy, Włosi i tak dalej, to już jest ostrożnie, ale Walia to jest trochę, może nie lekceważona, ale zawsze w zasięgu naszej reprezentacji. Zresztą prawda, no trudno nie wymagać od tego, żebyśmy nie przywieźli w Cardiff dobrego wyniku. Pamiętajmy, że w Cardiff wygrywaliśmy nawet za trenera Pawła Janasa mecze eliminacyjne Mistrzostw Świata i poszło wtedy rzeczywiście tam dobrze. Widzę, Janusz, że szybko ludzie zaczęli dobijać te łapki. Brakuje ich już naprawdę niewiele, ale wiecie co, to dajmy ten skład może jeszcze przed konferencją prasową, bo tutaj jeszcze nie znamy pewnych personaliów. Być może za chwilę Czesław Michniewicz też wyjaśni kwestie zdrowotne. Ja tylko powiem, bo zapytałem. Wszyscy piłkarze, którzy pojechali do Cardiff, są zdrowi i brani pod uwagę. Czyli Paweł Dawidowicz, tak jak nie mógł zagrać w spotkaniu z Holendrami. Nie biorąc pod uwagę Recy. Reca nie poleciał, więc jego już nie bierzemy pod
uwagę, Paweł Dawidowicz doszedł do siebie, więc właściwie wszyscy powołani, oprócz Recy, o którym wspominaliśmy, są do dyspozycji. Tomek, jest bezpiecznie. Tak bym powiedział, patrząc na skład. Ja tutaj wytłumaczę to na diodzie bardziej, bo też chciałem to pokazać, dlaczego jednak ustawiłem. Tu też jest dyskusja, jaka formacja zadziała. Dlaczego trójka, a nie czwórka, która jest dla nas bardziej bezpieczna. Od razu też zaznaczam, to jest skład proponowany. Nawet nie zdążyłem, nie miałem kiedy zapytać właściwie jeszcze czy generalnie ludzi wokół reprezentacji Polski, w jakim składzie możemy wyjść. To jest moja po prostu propozycja na to spotkanie. Jest ustawiona trójka środkowych obrońców, ale ja też wyobrażam sobie, że najlepiej, i to już też za czasów Paulo Souzy funkcjonowaliśmy w ustawieniu hybrydowym, czyli jeżeli broniliśmy, to czwórką, a jeżeli wychodziliśmy do przodu, to wahadłami. I tutaj mogę sobie nawet podejść, że łatwo z tego ustawienia, tak jak mówię, to jest trójka środkowych obrońców, ale łatwo z tego ustawienia absolutnie wyjść do składu, do formacji, która bardzo dobrze funkcjonowała w jakim spotkaniu za Czesława Michniewicza? W Szwecji, czyli najlepszego meczu tej reprezentacji. Wtedy ustawilibyśmy, musicie to sobie absolutnie wyobrazić, bo będzie to może dosyć skomplikowane. Ale wyobrażam sobie, że możemy zagrać tak, że Kiwior jest ustawiony jako defensywny pomocnik i wtedy, kiedy będzie musiał schodzić w fazie ofensywnej, przechodzi do trójki obrońców. Zalewski podchodzi jako tak samo jak grał Kesz przeciwko Szwecji. Zalewski działa wtedy jako lewy wahadłowy, a Bereszyński zostaje w czwórce. Czyli de facto wtedy jest ustawienie Kiwior, Glik, Bednarek, Bereszyński. Z takiego ustawienia byśmy wychodzili, a to początkowe byłoby właśnie hybrydowe, czyli Zalewski, Glik, Bednarek, Bereszyński byłoby wyjściową formacją defensywną, a Kiwior ustawiony trochę jak Krystian Bielik w spotkaniu ze Szwecją, który podchodził bardzo głęboko w fazie ofensywnej do środka obrony. Właściwie był środkowym obrońcą. Wtedy wyżej funkcjonują jako środkowi pomocnicy Żurkowski i Krychowiak. Tak jak mówię, Zalewski podchodzi jako lewe wahadło i tworzy właściwie linię pomocy. Zalewski, Szymański, Żurkowski, Krychowiak, Zieliński i Lewandowski. Więc wygląda to wtedy jak prawdziwa hybryda. Ale ustawiłem to w zestawieniu z trójką środkowych obrońców. Właściwie personalia to jest to, jak ja bym to widział, bez żadnych podpowiedzi. Z tego, co słyszałem, Szymański z delikatnym urazem skończył ostatni mecz, ale jest do dyspozycji trenera, więc chciałbym też zobaczyć ze strony reprezentacji Polski czy selekcjonera też pewną stabilizację, a nie cały czas mieszanie. Nagle zagramy tylko napastników na przykład. Tak. Ja osobiście bym wolał, ale to jest moje zdanie. Więc to jest właściwie moja propozycja, ale też nie chciałbym, żeby nagle wyciągane było kolejnych, nie wiem, 3-4 ogniwa i szukamy zupełnie czegoś nowego. Te personalia gwarantują, że możemy zagrać hybrydą. Tak jak mówiłem, ustawienie, jeszcze raz musicie to sobie wyobrazić, linii obrony byłoby troszkę inne. Zalewski po lewej, Glik, Bednarek, Bereszyński. Kiwior jest wtedy ustawiony jako taka bardzo głęboka szóstka. Aha, druga taka. I w fazie ofensywnej schodzi do linii tych trzech środkowych obrońców. I wtedy Zalewski z Bereszyńskim mogą ewentualnie ruszać do przodu, ale Bereszyński jest tym bardziej defensywnym wahadłowym, który jednak jest na zaciągniętym hamulcu, tak jak chociażby grał przeciwko Szwecji. To Mati Kasz był tym ofensywnym wahadłowym, a Bereszyński miał jednak cały czas zabezpieczać Kulusewskiego. I wtedy Żurkowski z Krychowiakiem bardziej operują jako tacy klasyczni środkowi pomocnicy. Mam nadzieję, że bardzo wam tego nie pomieszałem, ale jeżeli tego nie widzicie, jeżeli tego nie widzicie w swoim wyobrażeniu. Optymistyczne jest tylko to, że są dwie zmiany. No oczywiście to jest twoja jedenastka, nie Czesława, ale że nie ma trzęsienia ziemi, bo tego jeszcze najmniej by brakowało, żeby nagle wymyślać coś od początku według... oczywiście jeśli chodzi... Wszyscy są zdrowi, więc zagrają, gdyby nie dyspozycja zdrowotna, wiadomo, których mógł z nich wypaść, ale
To jest dobre, że mamy powiedzmy 8-9 tych pewniaków, a resztę po prostu doszlifujemy. Tak, z takiego ustawienia można wyjść do tego, co mówiłem, właściwie do 3-1-4-1, albo też można wyjść do 4-2-3-1. Już nie będę mocno kombinował. Wystarczy przesunąć Bereszyńskiego niżej i mamy 4-2-3-1. Zalewski dołącza do tej pary ofensywnych środkowych pomocników, czy takich bardziej oskrzydlających Lewandowskiego, Szymańskiego, Zielińskiego. I wtedy mamy ustawienie Kiwior, Glik, Bednarek, Bereszyński, dwóch środkowych, bardziej zabezpieczających, Żurkowskiego, takiego box to box, bardziej biegającego pomocnika i trzech już takich ofensywnych, bardziej wspierających Lewandowskiego w fazie ofensywnej piłkarzy. Wiele jest negatywów a propos tego, czy powinniśmy zagrać trójką środkowych, czy dwójką. Osobiście znam nawet wersję taką, że wrócić do takiej pokusy, gdzie Szymański na boku naprawdę potrafi grać, świetnie bronić, świetnie w defensywie, chociaż byłoby to do rozbicia tego planu, który narysowałeś, ale tego bym też nie wykluczył. Może jak mówi selekcjoner, w zależności od sytuacji, jak się gra, jak drużyna nasza prowadzi, przegrywać i tak dalej, takich roszad może dojść, ale Szymański na boku podobał mi się, zwłaszcza w reprezentacji młodzieżowej. Jest to człowiek, który potrafi dobrze walczyć, ma dobry odbiór. Dzisiaj wszyscy jesteśmy oczarowani. Trochę Mariusz Piekarski zrobił z niego taką dziesiątkę, że to jest człowiek środka pola i tak dalej, i tak dalej. Może to jest efekt. Dziś nie mamy jednego właściwie do dyspozycji naturalnego lewego obrońcy. Zalewski właśnie... nie jest lewym obrońcą, więc nie. Jeżeli Czesław Michniewicz będzie chciał grać czwórką z tyłu, to wyobrażamy sobie, że to Bereszyński pewnie przejdzie na lewą stronę obronę, tak. Jak chociażby grał właśnie jako ten zaciągnięty hamulec ze Szwedami, a Mati Kesz jako bardziej po prawej stronie wahadłowy. Naturalne ustawienie w tym jest jednak Zalewski na lewej i spisywał się momentami w fazach ofensywnych bardzo dobrze, z Holendrami całkiem dobrze. Ja mówię o Szymańskim jako jednej z opcji, którą można wykorzystać przy jego doświadczeniu i bardzo dobrym odbiorze, i żeby wrócił do tego, co pokazywał w niektórych meczach wcześniej i reprezentacji młodzieżowej, nawet w tej dorosłej. Ale dał do zrozumienia też Janusz Czesław Michniewicz nawet na tej konferencji po meczowej już, bo my wszyscy debatujemy, analizujemy, opiniujemy, na koniec to decyzja selekcjonera, ale że on raczej nie zamierza grać dwójką napastników, bo podważał to pytanie, kiedy padło. A czy wy widzieliście w drugiej odsłonie, żeby Milik i Lewandowski jakoś specjalnie ze sobą współpracowali i nie liczba napastników świadczy o akcjach zagrażających bramce przeciwnika? Też tłumaczył Van Dijk. Kiedy ma przed sobą taką dwójkę jak Lewandowski i Milik, jest mu znacznie łatwiej kontrolować sytuację niż pomocnicy, którzy są powiedzmy bardziej dynamiczni, trochę niżej osadzeni na nogach, jak chociażby Zalewski, który faktycznie ma to przyspieszenie i trochę dziwię się, że czasami rezygnował z wejścia w dribbling jeden na jeden w tym spotkaniu, raczej starał się oddawać bezpiecznie piłkę. Że ani Lewandowska, ani reszta nie wykorzystała dobrej, w jakiej świetnej dyspozycji jest ostatnio Zieliński. Zresztą ten podanie przy bramce dla Polaków, przy tej okazji, którą zmarnował Milik, był fenomenalny do Frankowskiego, potem do grania, do Milika i tak dalej, i tak dalej. Trochę żałuję, że na dzisiaj, mimo że Zieliński jest oceniany bardzo wysoko, gra bardzo dobrze, ale trochę nie korzystają z tego i Lewandowski, i Szymański, i reszta. No dobrze, a co wy sądzicie o 11? Piszcie, a my przenosimy się już do Cardiff, bo słyszę, że Czesław Michniewicz i Wojciech Szczęsny są już gotowi. Michniewicz oraz Wojciech Szczęsny. Zapraszam do zadawania pytań. Proszę, Iza. Welcome everyone at the official press conference for the Polish national team before the Nations League game Wales against Poland. There's coach Mr. Michniewicz here and Wojciech Szczęsny. Please welcome your questions. Iza, proszę. Nie wiem. Nie działa? Na naszej prezentacji, że pani jest teraz na 50 i jest na 50. Chciałam zapytać, czy pan rozmawiał o tej rozbieżności zdań.
Ja tu nie widzę żadnej rozbieżności zdań. Zgadzam się z Robertem, że gra na dwójkę napastników może w niektórych fragmentach meczu być korzystna dla Roberta, ale mecz trwa 90 minut, zagraliśmy 10 minut dobrze z dwójką napastników, a później już tego nie było widać, także można dyskutować na ten temat. Jutro będzie okazja zaprezentować to rozwiązanie, mam nadzieję, że będzie skuteczne. Question for coach was, we've seen after a game with Holland that there was Robert Lewandowski in Megazone said that there might be some discrepancies, that maybe it's better to play with two strikers and it could be a better option for us, and is it no discrepancy in your opinions with the coach? And the answer was I think there's no discrepancy between of us. There's either we're playing with two strikers or two number 10s. It's looking so there's no issues about that. And the game starts, we play 90 minutes and we play with two strikers, and after all went well. Konfiguracji obrońców. Patrząc na to, chciałbyś, żebyśmy wrócili do ustawienia z dwóch obrońców, które dobrze zafunkcjonowały jak na razie w najważniejszym meczu tej obecnej kadry, czyli barażu ze Szwecją. Jak ma to dla ciebie znaczenie, czy gra? Ja uważam, że zdecydowanie za długo i za dużo dyskutujemy na temat formacji. Wiadomo, że jak wychodzi się na mecz i nie gra się najlepiej, to potem łatwo się jest tego chwytać, ale ważne jest to, żeby każdy się nauczył w odpowiednim systemie grać dobrze i wykonać swoje zadania. Jakbyśmy wyszli trójką obrońców w meczu z Holandią i już mecz wygrali, to wszyscy mówili, że jest to super. Jak będę kiedyś selekcjonerem, to aż chyba nie będę, bo nie mam takich ambicji, to będę ja ustawiał zespół, ale na dzisiaj ja wiem, na jakiej pozycji gram i wiem, co mam zrobić. Question was to Wojciech. What do you think in your opinion is a discussion about formation? Would it not be better to play with four defenders? And what's your opinion about that? And the answer was, I think there's too much discussion about what formation we're playing in or with. I think it's more a matter of the quality of the game. If we're not playing the game well, then obviously there will always be discussions about the formation. It's not really so important which system we're playing. It's more important so that each player will do their tasks well. And either we're playing with three defenders and we win the game, everyone say that was a great idea. If I will ever be a manager, a coach, although I don't think I ever will because I have no such ambitions, then maybe I'll be able to talk about that. But for now, I'm not going to talk about that anymore. Awesome. Szczególne. Tak, proszę. Dwa pytanka do pana, jedno do Wojtka. Czy to, że Wojtek jest tutaj z nami, oznacza, że jutro Wojtek wyjdzie od pierwszej minuty na boisko? Jeśli nie jest to tajemnica, czy może pan potwierdzić, że właśnie Wojtek będzie w podstawowym składzie jutro? Nawet jakby Wojtka tu nie było z nami, to jutro zagrałby od początku. To nie jest spowodowane tym, że spotkaliśmy się w samochodzie jadącym na stadion, na konferencję. Przekonałem go. I powiedziałem, Wojtek, to jednak ty. Nie, tutaj od samego początku mówiłem, jest sytuacja dla mnie klarowna była od samego początku, przed pierwszym meczem z Chorwacją powiedziałem, że Wojtek jest bramkarzem numer jeden i tu się nic nie zmieniło. Świetnie się spisuje Łukasz Skorupski w momentach, kiedy zastępował Wojtka, chociażby w meczu ze Szkocją. Pozostali dwaj młodzi bramkarze, którzy grali w czerwcu, również nie zawiedli, także tu sprawa jest jasna i klarowna, tylko kwestia, kto jest zdrowy. The question to coach, can you confirm that Wojtek says he's here with us, that means that he's going to start from the first minute on the pitch tomorrow, and if you can just confirm that and if there's no mystery. No, it's not a no mystery, and Wojtek will be with us anyway. I mean, it's not like we've met in a car and I'm just inviting him to be here with us. So I think, like I said from the very beginning, on our first game with Scotland, that Wojciech is our number one keeper. Even though Skorupski has substituted him quite well in our first game in Scotland, and then those two keepers playing in June, and they've not been any worse, but I've not changed my mind, and Wojciech is our number one.
I drugie pytanie, panie trenerze, czy ma pan takie poczucie, że ten mecz z Walią pewnie po meczu ze Szwecją jest drugim najważniejszym takim meczem w hierarchii? Myślę tutaj o jego wadze. Raz, że gramy o utrzymanie się w pierwszej dywizji Ligi Narodów. Dwa, czy to jest ostatni mecz o coś w cudzysłowie, no bo nie liczę sparingu z potencjalnie Chile. No i trzy, no to jest takie spotkanie, gdzie można jeszcze w ostatniej chwili gdzieś tam kilku zawodników przetestować. Czy dostrzega pan jakąś szczególną wagę tego meczu, czy jest on dla pana tak samo istotny jak każdy inny? Czy może pan ten plus jeden przy tym meczu może pan postawić, jeśli chodzi o jego istotę? Dla mnie każdy mecz jest ważny, zwłaszcza jak się pracuje w reprezentacji. Graliśmy z Walią i od samego początku naszej rywalizacji tutaj grupowej mówiłem, że będziemy przygotowywać się dwutorowo. Będziemy chcieli zająć bezpieczne miejsce, gwarantujące nam utrzymanie się w tej najwyższej grupie w Lidze Narodów, ale też musimy myśleć o Mistrzostwach Świata, bo nie możemy o tym zapominać. Choć o czym nie rozmawiamy z zawodnikami, to my jako sztab musimy o tym pamiętać. I stąd też każdy występ jest szczegółowo analizowany, patrzymy na przydatność, stąd też próbowaliśmy różnych ustawień, bo przydadzą się te ustawienia. Rozmawialiśmy z Wojtkiem, jadąc tutaj na stadion, jak to się odbywa, tu się odbywa, ciągle zmieniają, rotują, raz grają na trzech obrońców, raz czterech. Włosi wczoraj grali z Anglikami, normalnie grają czwórką obrońców, wczoraj zagrali trójką obrońców. Nikt nie robi z tego problemu. U nas się toczy narodowa dyskusja trzech, czterech, siedmiu, ośmiu, to naprawdę nie ma znaczenia. Liczy się sposób, jak grasz, jakie są zadania, jak wykonuje swoje zadania i tylko wtedy ma to sens. A taka dyskusja dla nas jako trenera, dla mnie jako trenera, to nie ma znaczenia, czy jutro zagramy trójką obrońców, czy czwórką. Chodzi o to, żeby zawodnicy wypełniali swoje zadania. Jeśli to będą robić, to będzie wszystko dobrze funkcjonowało. A jeszcze pytanie było, czy jakiś szczególny... Nie, każdy mecz jest ważny. Mam świadomość tego, zresztą podobnie tutaj jak Wojtek i wszyscy, którzy przylecieliśmy wspólnie samolotem, że to jest bardzo ważny mecz. Potrzebujemy punktu, żeby zostać w tym miejscu, w którym dzisiaj jesteśmy i trzeba zrobić wszystko, żeby tak się stało. I tylko tyle i aż tyle. The question was for the coach, do you think that this game is more important, or would that be the second most important game for you after the game playoff games with Sweden? Because first of all, that would be the game that is vital, will decide if you're going to stay in the Nations League, apart from the Chile game that we're going to be later on. Would that be the game that is more important than any other games for you? Also, because would it be just a game as any other game, or would you rather add plus one point to the importance of that game? The answer is that if you are playing for the national team, every game is important and is equal enough. I mean, I have said that before as well. There is two ways of preparation for us in the team, and first is that we are looking and we want to guarantee our place to stay in the first division of Nations League. But I'm also thinking about the World Cup and how to prepare the team and players for that game. We as managers of the team are thinking about it more, and we have to remember that. So every game is analyzed in detail, and we look at the players, we also look at the formations as well. I have talked with Wojciech even in the car coming over here, that discussion about if it's either three or four defenders, I don't know why we are actually so excited about how many defenders are going to play in the formation. It's not really important if it's going to be four, seven, eight, or six defenders, so I don't really understand that issue. And for other teams, it's not a problem. And coming back to the question, I mean, it's more important how well each player is doing their tasks rather than which formation we're playing in. And coming back to your early question again, every game is important when you're playing for the national team, and we are using this game to gather as much information as possible. And obviously, we do need points as well to stay in the First Division, Nations League. Jeszcze może dopowiem tylko, bo tu padło pytanie o Szwecję. Często dziś to pytanie pada, że w takim, a nie innym ustawieniu zagraliśmy. No, ale musimy wziąć pod uwagę, że los tak sprawił, że Kasz, Bielik, Moder czy Góralski nie ma ich. Po prostu to jest już nowa reprezentacja. Tamtego składu nie ma, tamtego składu nie otworzymy. Reprezentacja to ciągłe zmiany i to w każdej reprezentacji, to jest nie tylko u nas. Ciągle plan budowy, patrzysz na mecz wczorajszy Włochów, też widzisz wielu nowych zawodników. Ciągle się zmienia, co z grupą. Ktoś dochodzi, ktoś odchodzi. No, taka specyfika tego. I will just add to the question that the question is being asked often about the Sweden game. In the situation that there's Cash, Bielik, Guralski and Moder are not with us, and that's a normal situation. I mean the national team squad is in constant building site, and that's just how it is. It's normal, so we cannot change that. That's how it is.
To jeszcze pytanie do Wojtka. Wojtek, my generalnie często zdarza się, że gramy z drużynami z Wysp Brytyjskich, czy ze Szkocją, czy z Irlandią w eliminacjach. Też graliśmy. Zawsze te mecze były wyrównane. Czy to było 2-2 w Warszawie ze Szkocją, czy w Szkocji. Pamiętasz ten mecz taki niesamowity z Irlandią, też było nerwowo. Spodziewasz się i spodziewacie się właśnie takiego wyrównanego spotkania właśnie w tym stylu także jutro? Bo też czasami jest lekceważenie tych drużyn, a one zawsze są na wysokim poziomie fizycznym, zorganizowane są. Znaczy, wydaje mi się, że nie będzie problemu z lekceważeniem drużyny, bo jest to drużyna na naszym poziomie, więc i gramy o ten sam cel, czyli utrzymanie się w tej dywizji A Ligi Narodów, więc na pewno będzie to mecz bardzo zacięty i wyrównany, a my oczywiście zrobimy wszystko, żeby przywieźć do domu korzystny dla nas rezultat, nie tylko po to, żeby zostać w tej Lidze Narodów, ale też po to, żeby poprawić troszkę nastroje przed przygotowaniami do Mundialu. Well, Wojtek, question to Wojtek. Do you think that you've seen we often play with the British teams, so just either with Scotland or Ireland, and there's usually a quite tight game, so it's either a 2-2 draw in Scotland, Warsaw, or with Ireland, there was always games that were on the same level, let's say, and would you think that tomorrow's game you are expecting such a same intense game, and would you sometimes not think that you are underestimating such teams, although they have quite a strong physical aspect of it? Answer, I think there's no problem with underestimating any team, especially that team, because I think they're on our level, and our aim is to stay in Division A, so I know it's going to be a tight game, but we do want to just get a good result, or the right result for us, so we can bring it back home, which will keep us in Division A, but also have a good score, so that will keep our attitude higher, or the humours. Dzień dobry, Dominik Bartosowski, mam pytanie do pana Wojtka. Dzień dobry. Panie Wojtku, czy odczuwa pan jeszcze jakieś skutki tego starcia z Berghorstem w meczu z Holandią i jak po tych dwóch dniach ocenia pan swoją reakcję? Odczuwam mocno, a nie na tyle mocno, żeby jutro nie móc grać w meczu. Chodzi o to ramię, jeżeli tak. Tak. Ja bardzo rzadko tracę nerw na boisku. Nie wiem, czy to nie był pierwszy raz, kiedy to zrobiłem w życiu, ale uważam, że są sytuacje, w których nie ryzykuje się zdrowia przeciwnika. I myślę, że kiedy prowadzi się mecz 2-0 w 90 minucie na miesiąc przed mundialem, to jest jedna z tych sytuacji, w której zdrowie przeciwnika jest troszkę ważniejsze niż pokazanie swojego charakteru. Ale po meczu podaliśmy sobie rękę i absolutnie nie mam do tego zawodnika żadnych pretensji. To była po prostu emocjonalna reakcja. Question, Wojtek, have you not felt the results of the tackle with Berghorst at the last game with Holland? And how do you classify your reaction to that tackle? The answer is I do feel it a lot, but not as much as I wouldn't be able to play the game tomorrow. It is the arm, and I think, I don't know if that would be my first time ever that I have reacted like that on the football pitch, because I think that you should not risk any player's health, especially if you're winning 2-0 at 19th minute and it's 2 months before the World Cup. So yeah, I believe that maybe I have overreacted, but after the game we did shake hands, so it's all okay. Sure. Mam pytanie do pana trenera. Panie trenerze, jak duży ból głowy i w ogóle czy ma pan jakiś nowy pomysł na stworzenie warunków pracy Robertowi Lewandowskiemu na boisku? No bo w meczu z Holandią bez strzału na bramkę, zresztą w kilku momentach Robert sfrustrowany, a w całej pana kadencji w 5 meczach 2 gole jedynie Robert Lewandowski. Więc a sam pan nie jest zadowolony z tego jak to wygląda. Z pewnością tak. Myślę, że mieliśmy plan, żeby doprowadzić Roberta do pola karnego, ale Van Dijk nam w tym skutecznie przeszkadzał. Nie udało się wypracować pozycji strzeleckiej dla Roberta i na pewno martwi nas to, że Robert nie ma okazji nawet na oddanie strzału. I na pewno musimy myśleć, ustawiając skład, jak ten skład powinien być zbudowany, żeby takie sytuacje były. Myślę, że
przeciwnik też swoje dołożył, bo graliśmy z klasowym zespołem. Przeciwko Van Dijkowi się gra bardzo trudno. Widzieliśmy, że praktycznie nie odstępował Roberta na krok. Obok niego jeszcze dwaj pozostali stoperzy i ciężko nawet tej klasy piłkarzowi Robertowi w pojedynkę coś zrobić. Dlatego muszą inni wziąć na siebie budowanie akcji, konstruowanie akcji, wyprowadzenie Roberta na pozycję. To się niestety w tym meczu nie udało. Mam nadzieję, że już jutro będzie zupełnie inaczej i Robert zacznie znowu strzelać bramki, bo ich tych bramek tam brakuje. Question was, coach, you do not have a headache that you can to create a good working environment for Robert Lewandowski. Robert Lewandowski has been frustrated the last game, so there was he was probably not happy that he only just maybe didn't even have a shot at the goal, and is he sounded not happy. Answer, we don't have a plan to get Robert into the goal area. However, Van Dijk was there as well and he was making it very difficult. He was a obstacle for us. So there was no position, no shooting position for him. He didn't probably even get a shot at the goal. So that is our problem, to get him to the shooting position. And however, Holland is a class team, and especially Van Dijk is a really good defender. There was, you know, he was up all the time, probably quite close to Robert, didn't give him a chance, any space. There was also two other good defenders there in the team. So yes, it is hard for Robert, but also other players need to take some more responsibility on their shoulders, and it is difficult to him, but we have to all play as a team and to create shooting chances, not just him. Ale może ci głośniej, bo nie słychać? Okej. Pytanie jedno do pana trenera, drugie do Wojtka, to zacznę od pana trenera. Panie trenerze, jak wygląda sytuacja kadrowicza, jeżeli chodzi o zdrowie? Bo wiemy, że przed pierwszym meczem nie trafił zarówno, więc nie miał wystąpić od pierwszej minuty i to może Widowicze, jak wygląda tutaj obecna sytuacja po meczu z Holandią? Paweł Dawidowicz wrócił do treningów. Jak wiemy, Arek Reca wyjechał do klubu, będzie się tam leczył. Na drobny uraz narzeka oprócz Wojtka, który ma dosyć bolesne stłuczenie tutaj ręki. Sebastian Szymański lekko pociągnął przywodziciel na rozgrzewce przedmeczowej, ale mam nadzieję, że wszystko będzie ok i się po treningu zdecydujemy, jaka będzie jutro rola tego zawodnika w meczu, czy będzie grał od początku, czy usiądzie wśród rezerwowych. Pozostali narzekają, wszystko jest ok. Question was, how is the help? Powiedział trener przywodziciela na ciągu? Na rozgrzewce przedmeczowej już w meczu z Holandią. Question, how is the situation health-wise with the whole team? Because we know that last game Arkadiusz Reca and Dawidowicz could not play against Holland. As we know, Dawidowicz has came back to the training and Arek Reca had came back to his club. And apart from Wojtek that has an arm injury and Sebastian Szymański that has pulled his hamstring a little bit, but he should be fine at the training, but just on a warm-up he just pulled the hamstring. But apart from him, from them, everyone else is fine. Przede wszystkim graliśmy z Walią całkiem niedawno. Na pewno jest to drużyna bardzo, bardzo fizyczna. Uważam, że piłkarsko jakościowo bardzo podobna do nas, więc spodziewamy się zaciętego spotkania. Dzisiaj jeszcze mamy jedną odprawę chyba po kolacji, żeby analizować przeciwnika. Także staramy się skupiać na tym, żebyśmy my zagrali dobry mecz. Myślę, że jeśli my wykorzystamy nasze atuty, a takie mamy, to będziemy w stanie wywieźć stąd pozytywny wynik. Question, Wojciech, how would you compare the Welsh team? What are the good and weak sides? First of all, we have played with Wales not so long time ago, and it is a physical team. In terms of football quality, I think they're on a similar level to us. We are going to have another meeting after supper to analyze our opponents, but basically, if we are going to focus on our strength and our qualities, then we are hoping to get a good result from the game.
I muszę powiedzieć, że świetnie jest Aaron Ramsey, bo się obrazi, jak nie powiem tego. And I have to say that Aaron Ramsey is superb, because he'll be offended. To dla nas wielka przewaga. Because he's not here, that's our that's a great strength for us then. Pokaż mi ci tryfierek. Panie Gnerze, dzień dobry, właśnie mam pociągu. Chciałem zapytać o to, czy bardzo zaskoczyło pana to, że Anglia odkłada z dwóch narodów, a Węgrzy rozwinęli się niesamowicie. I patrząc na nawet na przynależność klubową, bo tutaj kolega Filip Macuda na Twitterze rozpisał, to Lipsk, Fenerbahce, Omonia, Fehervar, Union, Pisa, Alkmaar, Lipsk, Philadelphia i Basel. Łukasz, ale mamy mecz w Walia Polska. Tak, ale czy to gdzieś jest jakaś taka wskazówka, że to teoretycznie słabsze reprezentacje, takie jak reprezentacja Węgier jednak mogą osiągać znakomite rezultaty, nieprzypadkowe jednak w starciu z gigantami, ponieważ mieli taką grupę, no, praktycznie grupa śmierci na Mistrzostwach Świata. Oczywiście ona się nie wydarzy, bo nie mogą grać ze sobą drużyny europejskie. To na pewno myślę, że cała Europa jest pod wrażeniem tego, jak zagrali nasi przyjaciele Węgrzy, bo wyrobić tyle punktów i to na wyjeździe wygrać z Anglią, wygrać z Niemcami i mieć szansę, wystarcza im remis, tak, do finału, żeby zagrać w finałach, no to duże wydarzenie, ale ja myślę, że na miastkę tego już było widać w pierwszym meczu, kiedy polska reprezentacja grała, tam przegrywała 2-0, to już było widać, że tam się tworzy coś ciekawego, później ten mecz w Warszawie, tam wielu zawodników, chyba zdaje się 9 nie przyjechało, były głębokie rezerwy, a mimo wszystko pokazali niezłą piłkę. Myślę, że duże inwestycje poczyniono na Węgrzech, miałem okazję rozmawiać z ludźmi, którzy tam funkcjonują. Wiem, jak te kluby funkcjonują, zatrudniają bardzo dobrych trenerów, no i ta piłka idzie naprzód i myślę, że to jest właściwy kierunek też dla nas, ale mówię, to jest jakby temat już na osobną dyskusję, bo o tym można by długo rozmawiać. Question was for the coach, are you not surprised about the results that the Hungarian team are getting recently with against England and Germany at the Nations League? And would you not think that like Lipsk, Fenerbahce and so many other European clubs that I'm not able to mention are actually getting good results? So, and there's not an indication for you that theoretically weaker sides are able to play well against giants of football? And answer? I think all people in Europe are impressed how the Hungarian, how our friends from Hungary are playing right now, especially winning away with England and Germany. Really good results for them. And even when we were playing against Poland, when we were two down away playing them, it showed, indicated already that they are an interesting team. And then when we were playing at home with them, there was none, when there was a second squad playing, then there was not nine basic players are not were not playing at that game. And in general, I've talked to a few people in Germany and in Hungary, and I know that they've made some good, great investments there. And I know how their clubs are functioning there. They got some good, they've hired some good coaches. And I think there is also an indication for us how the Polish football could possibly get, you know, learn from that, and maybe that's a direction that we should take as well. Tak, proszę. Dwa pytania do pana. Jedno, chciałbym jeszcze wrócić na moment do meczu z Holandią i spytać, co pana w tamtym meczu zmartwiło najbardziej? Co było taką największą różnicą między tym, co pan, na co pan liczył, a co pan zobaczył na boisku? I czy to było na tyle duże zmartwienie, że nie da się go zniwelować, albo się da zniwelować do 3 dni między meczami z Holandią i z Walią? Drugie pytanie konkretnie o Szymona Żółkowskiego. Pamiętam, że po czerwcowym zgrupowaniu pan był z niego bardzo zadowolony, zarówno z gry, jak i z jego fizyczności, z tego, ile biega na boisku itd. Od tego czasu Szymek no, nie rozegrał zbyt wielu meczów i w jaki sposób to wpłynęło na jego dyspozycję właśnie fizyczną? I spytam wprost, czy może Szymon Żółkowski rozegrał pierwszą sprawę. Jeśli chodzi o to, co mnie najbardziej zmartwiło, to wynik mnie zmartwił, bo nie takiego wyniku oczekiwaliśmy. Wiedzieliśmy, że za nas, że mamy jeszcze spotkanie z Walią. Zakładaliśmy, że Belgia grająca o pierwsze miejsce w grupie zrobi wszystko, żeby to spotkanie wygrać. Tak się stało i tego jednego punktu nam zabrakło. To na pewno bardzo martwi, ale też jest wiele rzeczy, które nie funkcjonowały tak, jakbyśmy chcieli, a te, które funkcjonowały, to zafunkcjonowały, ale w krótkim wymiarze czasowym. Jeśli mówimy o jakichś akcjach składnych, czy jakichś dobrych rozegraniach, czy dobrym pressingu, to zdecydowanie za mało tego, bo musimy to częściej robić i wtedy będzie więcej szans do strzelania bramek. Przeciwnik też będziemy mieć czasu na budowanie swoich akcji. Można by to długo wymieniać, ale najważniejszy był wynik dla nas w tym meczu, a on był niekorzystny i to jak gdyby kładzie cień na wszystko. Question
to coach. What was your biggest worry after the game with Holland, and how would you describe the difference between your expectation and what you actually have seen on the pitch? What I was worried most was the score. That's the most important thing. But we knew that we had this one more game with Wales and that Belgium, because they do want to win the table, then they'll be trying to get a good score as well. So we had that in mind, but we are actually didn't manage to get that one vital point for us. So we know that many things went wrong there, and if there's something good, then there was for a short span of time. Unfortunately, it should be longer, and we knew that if we'll be able to create more chances, then also the opponent will have less time to create their chances. Yeah. So those many things where we know we have to improve. And pytanie, second question was about Szymon Żurkowski. And in June, he was. We were happy after the national team games in June. He said he was well physically and he was playing well, but from that time he's not playing a lot of games. So what do you think about him right now? And I'll ask Frank, my honest question is, are we going to see him in the first squad tomorrow? Jeśli chodzi o Szymona Żurkowskiego, jest rozważany jako zawodnik, który może jutro zagrać w meczu. Zobaczymy, czy od początku, czy jako zawodnik wchodzący. W czwartek nie mógł zagrać, wiadomo, żółte kartki, też sprawy osobiste. Przyszła na świat córeczka, także jest na pewno bardzo szczęśliwy i chciałby zagrać dobre spotkanie, a myślę, że mu w tym pomożemy, że na boisku się pojawi. He is considered to be in a team tomorrow, as he... He might be playing in the first squad, or he might be a substitute. I don't know. On Thursday, he couldn't play. Obviously, there was yellow cards, so that's obvious. But also, he had some important family matters. His daughter was born, so I'm hoping that he'll be really happy to play tomorrow and have a good game. Panie selekcjonerze, nie o formacji, ale o założenia mniejszej. Czy polska reprezentacja będzie chciała zagrać ofensywnie, utrzymywać się przy piłce, czy oddać piłkę Walijczykom i bawić się? Nie, chcielibyśmy jak najdłużej być przy piłce, utrzymywać się, budować akcje i te szybkie akcje po przejęciu piłki, żeby jak najszybciej kierować piłkę w stronę piłki przeciwnika, ale jak budować atak pozycyjny, no to żeby składał się z wielu podań, żeby zgubić krycie przeciwnika. Takie założenie mamy w każdym meczu, ale nie zawsze to widać, niestety nie zawsze się to nam udaje, a to jest podstawa, żeby tworzyć sytuacje bramkowe, to trzeba tych podań w ataku pozycyjnym zwłaszcza dużo wymienić, a jeśli budujesz kontratak, to trzeba szybko skończyć akcję strzałem, wykorzystać złe ustawienie przeciwnika. Jutro w meczu musi być wszystkie elementy, stałe fragmenty gry w obronie, w ataku, dobre przejście z obrony do ataku i w drugą stronę, także tutaj wszystkie te elementy, które występują w piłce, nie skupiamy się na jednym elemencie, że dzisiaj tylko będziemy kontratakować, a jutro będziemy tylko w ataku pozycyjnym grali. Takich założeń nigdy nie mieliśmy i nie będziemy mieli. Coach, it's not going to be a question about formation, but more about the strategy of tomorrow's game. Are you going to play more offensively, or are you try to focus more on defense? As always, we are looking to have a good game, and we will be planning to have as much ball possession as possible and play quickly as well, try to share many passes, and we'll try, and that way we'll try to lose the opponent's cover. And obviously you could have the strategy, but either you're going to show it on the pitch, it's a different story. So we're not going to focus on any particular elements of the football game, but in general, we'll be trying to focus on counterattacks and try to quickly finish any counterattacks with short set pieces, quick transfer from defense to attack. But any football element will be, we're not focusing on any particular football element, we're just trying to focus on all the elements equally. A couple of questions for Boris Cech, if possible. Just Wales are calling the game tomorrow a cup final, but in the same breath they're admitting the bigger picture is the World Cup.
how peculiar is tomorrow night's game for both of you? You want to stay in Group A, but the bigger picture, is it the World Cup? How do you get the balance right? And a second part of the question is, Gareth Bale is probably not going to be able to play 90 minutes tomorrow. He's not been able to play 90 minutes for quite a while. Is he still the threat that he was 2 years ago? Yeah, Gareth is always a threat. I've known him for a long time, and he's one of the best players I've ever faced in my life, to be quite honest with you. If he's physically well, then he's a big threat for us. Yeah, the game is a little bit strange because it's a big one for both teams. But we do have the World Cup in the back of our minds. So we want to win, and we want to stay in the Division A. We want to stay healthy as well, so I hope we can keep it nice and friendly. Yeah, shall I interpret in Polish quickly for you? Pytanie brzmiało, czy Wojtek, jak uważasz, jak ważna dla was będzie jutrzejsza gra, bo oczywiście tak samo jak dla Walii chcielibyśmy utrzymać w dywizji A, ale również macie w perspektywie mundial, mistrzostwa świata, więc jak ważne to dla was będzie, żeby zbalansować to, że chcecie zostać w dywizji A, ale również może uważać na kontuzję i czy uważasz, co uważasz o grze przeciwko Garethowi Bale'owi? Odpowiedź, uważam, że Gareth Bale jest jednym z najlepszych graczy na świecie, jeden z najlepszych, z którym przeciwko któremu grałem. Jutrzejszy mecz będzie troszkę dziwny, ale również ważny dla każdego z nas. Z tyłu głowy oczywiście też mamy, że są mistrzostwa świata, więc chcielibyśmy wygrać jutrzejszy mecz, żeby zachować nasze miejsce w dywizji, ale również, żeby nie obyło się bez żadnych koncyzji. Także mam nadzieję, że jutro będzie przyjacielsko i przyjemnie. Last question. Witam. Chciałem zapytać, bo obaj mówicie o tym, że swoje przed mundialem trzeba to poprawić. I to wiadomo, co odpowiaduje, tak, że jest mecz. Ale czy to jest wrażenie, że po tym ostatnim meczu i te nastroje ruchu kadru zrobiły się tak bardziej nerwowe, czy to bardziej nerwowe? Myślę, że dołożyłeś też swoją cegiełkę do tego, pisząc. Żartuję oczywiście. Wszyscy oczekują, że reprezentacja będzie zawsze ładnie grała i wygrywała, i to jest normalne. Reprezentacja kibicuje cały kraj, 38 milionów mieszkańców, i tutaj tych niezadowolonych na pewno jest wielu po tym spotkaniu. My też jesteśmy wśród tych niezadowolonych. To nie jest tak, że my jesteśmy zadowoleni z tego spotkania. No tak się złożyło, że mecz się ułożył tak, jak się ułożył. Sytuacji zbyt wiele nie stworzyliśmy, najważniejsze nie strzeliliśmy, ale zdecydowanie tych sytuacji było za mało. Ja sobie zdaję sprawę, że kibic bez względu na to, czy będziemy grać z Argentyną, z Brazylią, z Włochami czy San Marino, będzie oczekiwał jednego i tego samego, czyli zwycięstwa. I na to musimy być gotowi, ale też nie oczekuję od kibiców, że będą analizować Belgów, Hiszpanów czy inne zespoły, jaki to jest poziom sportowy, dzieci, zawodnicy grają, jak grają, bo kibic nie jest od tego. Kibic chce oglądać zwycięską reprezentację i stąd wiem, że te oczekiwania były troszeczkę inne przed tym spotkaniem, ale jak przypomnę sobie nastrój, w jakim reprezentacje nasze wyjeżdżały na turnieje, na których odnosiły sukcesy, począwszy od czasów Kazimierza Górskiego, dawno, bo dawno, ale też było też później inne były turnieje, po co wyjedziecie, szkoda. W internecie tak pisali? Nie, to wtedy to jeszcze przegląd sportowy wychodzi z jednodniowym opóźnieniem, wiesz, także to Wojtek... Twitterze to było, prawda? Nie, takim innym trochę. Także no, to nie jest miłe nigdy. Ja nie twierdzę, że to jest fajna sytuacja dla nas, bo wolelibyśmy mieć zapewnione utrzymanie przed tym spotkaniem, przyjechać sobie tutaj i opowiadać o mistrzostwach świata, ale niestety nie możemy tego zrobić i musimy wszystko zrobić to, co Wojtek powiedział, że chcemy zakończyć tę walkę w grupie w dywizji A, utrzymując się tutaj, i cel osiągniemy, bo taki mamy cel od samego początku, chociaż chcieliśmy ten cel połączyć i chcemy połączyć z przygotowaniem do mistrzostw świata i tylko tyle, także niech żywi nie tracą nadziei, będzie lepiej. Dobrze. Dzięki, Wicza, dawaj. Prawie się ma dać. Właśnie nie było pytania. I'll interpret anyway, yeah? Nie ma rąk pytania, nie ma co zapytać. What are the attitude in the team before the World Cup, and do you not think that after the last game there's the atmosphere in the team has lowered?
No i na końcu odrobina uśmiechu ze strony Czesława Michniewicza, bo taka ponura, miałem wrażenie, zwłaszcza na początku ta konferencja prasowa, jakby no, trochę Czesław Michniewicz był obrażony, ale później się rozruszał. No to ciągle powtarzam, że 38 milionów selekcjonerów siadło mu na plecy i ta presja pod dusza. Co wyciągnąłeś, Janusz, z tej konferencji? No, nie powiedział nic rewelacyjnego, pewne teraz swoje myśli mam wrażenie, że umocnił. Też, tak. Te karty są przy piersi dociśnięte tak jest. Czesława Michniewicza mocniej. Nie chcę, poza tym ostatnią minutą, gdzie sobie robił takie heheszki i pośmiał się szczerze, od razu sympatycznie wyglądał, to wydaje się, że nie podejmuje w rozmowach z dziennikarzami tych rozmów, zagramy trzema, czterema. Słusznie powiedział, ustawienie jest najważniejsze, jest może nie najważniejsze, ważne jak grają jego piłkarze, realizują pomysły. Jeszcze raz podkreślił to, że zobaczymy pewnie kilka ustawień w tym meczu w zależności od sytuacji z Walią. No i co? I myślę, że świadom tego, co go czeka jutro, bo to mówiliśmy przed konferencją, jakiś nieprzewidziany wypadek, czytaj porażka, czy nawet porażka z Walią, no, doprowadzi do wielkiej histerii, która może mu na pewno nie pomoże. I te ostatnie dwa miesiące mogą być koszmarem przygotowań do Mistrzostw Świata, bo może to udzieli się także drużynie. I w wielkim spokoju do tego Kataru nie pojedziemy. Jedna z wielu konferencji, w których trener mówi coraz mniej, mówi oględniej, a otwartość swoją zachowuje chyba dla piłkarzy swojej drużyny i sztabu szkoleniowego. Co gorzej dla dziennikarzy, na przykład dla ciebie, bo ty regularnie się z nim spotykasz i analizujecie. Nie, no ja mówię ogólnie. Po powołaniach absolutnie tak i to jest akurat wartościowe. Kiedy tak. Ja nie mówię, że to jest źle, tylko mówię to, co powiedziałeś. Karty przy piersiach, już coraz mniej takich otwartych i deklaracji i pomysłów, które sprzedaje od tak. Patrzę na ankietę jeszcze po tej godzinie już programu. 2500 głosów, wygrana 38%, remis 26%, 36% uważa, że z Walijczykami przegramy, a to oznaczałoby, przypomnę, spadek do dywizji B, byśmy byli w końcu na równi z takimi wielkimi zespołami jak Anglicy. W tym wypadku akurat tego oczywiście... Tego towarzystwa nie chcemy. Nie życzymy. Ja wyłapałem jedną rzecz, że pewnie Wojciech Szczęsny w bramce, mimo tego, że narzeka na ból barku po spotkaniu z Holandią. Gdzieś jest znak zapytania przy nazwisku Sebastiana Szymańskiego. Mówiliśmy też o tym w pierwszej części, jeszcze przed konferencją prasową, że tam był delikatny uraz w meczu z Holandią, naciągnięty przywodziciel, więc pewnie po treningu oficjalnym Sebastian powie, jak się czuje i wtedy będzie decyzja sztabu szkoleniowego taka na 100%. Sebastian Żurkowski też był przez selekcjonera. Szymon, przepraszam, był. No powiedziałbym tak gdzieś tam między zdaniami, że chyba go zechce spróbować. Zresztą kilka ciepłych słów o jego sytuacji. Myślę, że Szymon Żurkowski byłby piłkarzem podstawowego składu, gdyby nie fakt, że z Fiorentiny nie odszedł. Podnosiliśmy ten case wiele razy, że jednak jest... Ale przyznajcie, człowiek, który tak dobrze biega, który pracuje, walczy na wsparcie trochę statycznego, tak, Krychowiaka. Będzie to niestety specyficzny mundial, przed którym nie da się nadrobić pewnych rzeczy. Pamiętasz jeszcze czasy Adama Nawałki, kiedy Jakub Błaszczykowski, nie grając w Fiorentinie, notabene jak Szymon Żurkowski, miał wysłanych do Włoch trenerów przygotowania indywidualnego, nadrabiał pewne rzeczy też już bezpośrednio na obozie przygotowawczym, który trwa, nie wiem, jako palenica rok temu, 3 tygodnie. Tam jeszcze możesz popracować nad wydolnością, przygotowaniem, taktyką zwłaszcza. Tego Czesław Michniewicz nie ma. Ten czas jest skurczony absolutnie do minimum i to będzie mundial, który będzie opierał się na tym, na co wykują sobie piłkarze jednak w klubach i podniósł to też selekcjoner. Przywołujemy cały czas ten jego najlepszy mecz, ten pierwszy ze Szwecją. To jest w tym momencie, w tym konkretnym i być może tak samo będzie w listopadzie. Inna drużyna, nie ma Modera. To jest ogromny ubytek. On zacznie takie mocniejsze treningi, mówił to kilka tygodni temu, dopiero pewnie w styczniu. Nie ma Jacka Góralskiego, nie ma Krystiana Bielika, który dochodzi do formy i jeżeli będzie zdrowy, to pewnie zostanie powołany. Jeszcze nie ma Kasza. W listopadzie. Nie ma Matiego Kasza. I 4 z 11 piłkarzy, którzy zapewnili nam awans w tym barażu, dziś zupełnie nieobecni. Trzeba budować cały czas coś nowego i pamiętajmy. Obrót tych trzech głowie, jest realny, Tomek, z drugiej strony. Jest realny. Miejmy w głowie to, odpukać. Różne rzeczy się mogą jeszcze stać przez 2 miesiące. Tak, różne rzeczy się mogą zdarzyć. No, możemy się pocieszać, że to jest los
któremu FIFA zgotowała wszystkim reprezentacjom z Europy, no, no przynajmniej większości tych finalistów, bo liga, terminy są święte i tak dalej, z marszu przystąpią wszyscy do gry w Mistrzostwach Świata. Wiesz, co będzie znaczyło? Długa, jak ty odpowiadasz czasami, szeroka, ciepła kołdra. I z tym jest problem, bo 24 napastnik, 24 piłkarz naszej kadry narodowej niekoniecznie musi być na poziomie tej pierwszej jedenastki. I to jest bolesne. Personalia są problemem. Tu też trzeba zwrócić na to uwagę. Kiedy patrzymy na skład i zwłaszcza po niektórych pozycjach możliwość wyboru Czesława Michniewicza, środek pola chociażby musi nas niezmiernie martwić, bo pozycja numer 6, gdzie na tę chwilę pewniakiem jest Grzegorz Krychowiak, ale on też wysyła taki sygnał, chociażby grając w lidze arabskiej. To nie jest poziom, który może powalać nas na kolana, ale swoim doświadczeniem, powiedzmy, może jeszcze... Ale rozpracowuje rywali, wiesz, Tomek? Tak, ale zobacz, kto jest następny? Jacek Góralski, ostatnio cały czas kontuzjowany. Jakub Piotrowski bez właściwie żadnego doświadczenia w kadrze. I w pozycja numer 6 za chwilę może zależeć albo Krychowiak, albo miejmy nadzieję też zdrowy Krystian Bielik. Więc to byłaby najlepsza opcja, żeby Bielik wrócił do... Tak, Tych znaków zapytania jednak Czesław Michniewicz kilka ma i też trzeba się zgodzić. Bardzo dużo dyskutujemy o formacji, a podyskutujmy jednak o formie piłkarzy i tego, jak grają, bo formacja koniec końców nie gra. Dziś absolutnie normalne w futbolu jest, że przedstawiłem tutaj grę z wahadłowymi, ale to, co też chciałem zasugerować, w różnych fazach meczu to ustawienie wcale nie musi być takie, jak było przedstawione na grafice, bo też rozpętała się, już widziałem dyskusja na Twitterze, jak trzema obrońcami i tak dalej. Po zejściu Bereszyńskiego na przykład niżej, to co też mówiłem, to jest czwórka obrońców. Różnie może to wyglądać. Na koniec niech oni dobrze zagrają, bo tego też zabrakło w spotkaniu z Holandią po prostu. Nie wątpię w ich determinację i ambicje, ale słyszałem o różnych głosach, że w meczu z Holandią nasi tak zagrali, powiedzmy, jak w kontrolnym meczu, nie obrażając. Trochę jakby wyszli tak, 30 minut pod rzęsę. Za dwa miesiące mamy finały, po co? A tu trzeba jednak zasuwać w każdym spotkaniu. Do tego też chcę się teraz odnieść, bo Wojciech Szczęsny też poruszył tę sytuację. Generalnie na konferencji pociągnął temat od Czesława Michniewicza. Zagrajmy dobry mecz, a nie dyskutujmy cały czas o tym, jak jesteśmy ustawieni na boisku, bo... potrafimy grać w różnych formacjach, chociażby właściwie każdy z naszych środkowych gra obecnie w trójce. Kamil Glik, Kiwior, Bednarek, Wieteska i tak dalej, potrafią grać w tej trójce, ale na końcu potrzebne są też umiejętności, forma, dyspozycja dnia i zaangażowanie. Zdanie formacji. I a propos tego zaangażowania, przygotowaliśmy dla was grafikę, która wiele o nim mówi w spotkaniach też z silnymi rywalami. To jest wskaźnik PPDA, czyli wskaźnik pokazujący średnią liczbę podań przeciwnika do interwencji drużyny broniącej, nie wliczając zdarzeń we własnej strefie defensywnej. Co właściwie to oznacza po polsku? To pokazuje, czy drużyna w meczu była pasywna, czy aktywna do wyjścia do przeciwnika. Korea Południowa 24,5 podania oddawała w 2018 roku do przerwania akcji. To bardzo, bardzo dużo. Belgia 2022, Japonia 2018. Słynny, pasywny zdecydowanie mecz, bo wszyscy go pamiętamy, z Wołgogradu Mundial w Rosji. Belgia 2022, Holandia 2022. Mi rzuca się w oczy jedna rzecz. Z pięciu najbardziej pasywnych spotkań w ostatnich latach, trzy spotkania takie rozegraliśmy w 2022 roku. To niestety źle świadczy o tej reprezentacji w kwestii wychodzenia na bardzo silnych rywali, bo mówimy dwukrotnie o Belgach i Holendrach, że jednak nie potrafiliśmy zagrać na nich odważnie. I zobacz jeszcze jeden wniosek z tej grafiki. Tylko jedno takie spotkanie zostało grane za kadencji Paulo Souzy. Reszta to Jerzy Brzęczek, spotkanie z Japonią Adam Nawałka, a reszta to Jerzy Brzęczek. Więc to też pokazuje, z jakim nastawieniem, z jaką mentalnością, z jaką, mentalnością to jest chyba najlepsze słowo, z jaką aktywnością Paulo Souza, którego zapamiętaliśmy źle, ale to trzeba akurat mu oddać. Źle skończył. A głównie
pamiętamy kogoś, jak ktoś kończy, a nie jak zaczyna. Tutaj trzeba zwrócić właśnie na to uwagę, że starał się faktycznie wychodzić na mocnych rywali jak równy z równym. Jak Węgrzy trochę to, co robią teraz. I być może faktycznie, skoro i tak wyniki nie przychodzą, grajmy odważnie. Postawmy się tym zespołom. Właśnie trochę jak za kadencji Portugalczyka. Zobacz, pamiętasz ten mecz? Tak. Hiszpania, Szwecja, on nam się źle ułożył, bo dostaliśmy gonga po błędzie Jóźwiaka na samym początku, ale później graliśmy naprawdę niezłe zawody. Z Hiszpanią bardzo dobry mecz, z Anglikami bardzo dobry mecz. Chociaż tutaj, to był chyba wyjazdowy na Wembley. 1-2. Staraliśmy się podejść, zaatakować. Agresja. Polska gra dobrze, kiedy jest agresywna, bez względu na formację. I tego zabrakło z Holendrami. Właśnie, to wspomnienie tego nieszczęsnego meczu, rzeczywiście, ale przypominam krytyki, że zbyt dużo bramek tracimy za czasów Paulo Sousy. Dobrze, dużo traciliśmy, ale potrafiliśmy jednak też strzelać i też nie róbmy z niego jakiegoś zbawcy, bo jednak faktycznie... On był troszeczkę inny, wiesz, miał więcej dystansu, więcej defensywa, luzu. Defensywa zawodziła, ale teraz defensywa i ofensywa zawodzi. To też trzeba wrzucić ten kamyczek. Jest gorzej, tak? Selekcjonera i tej drużyny. Jesteśmy najczęściej tracącą bramki w Lidze Narodów drużyny. Bez podziału na kategorie dywizyjne. Poza Litwą 12 straconych goli, Litwa 13. Wygląda to bardzo, bardzo źle. Wygląda bardzo źle, tym bardziej, że jak zaczniemy rozpatrywać każdego po kolei, zwłaszcza bramkarzy, to mamy powody do satysfakcji, ba, dumy. No, jeśli ktoś jest broni w Juventusie, oczywiście nie oskarżam bramkarzy, nie oskarżam też poszczególnych obrońców, ale gra obronna jako taka jest nie najlepsza. W turniejach mam wrażenie... Pamiętasz Adama Nawałkę, Euro 2016, to było absolutnym punktem numer jeden. Tak. Przede wszystkim obrona, a później martwimy się o to, co będzie z przodu. I nawet nie chodziło o to, że stawiał autobus, bo nie było tego autobusu. Do momentu 1/8 finału włącznie byliśmy najszczelniejszą defensywą obok Niemiec podczas Euro 2016. To było widać też w wynikach. Mogliśmy zagrać słabsze zawody, ale jednak ta defensywa trzymała się bardzo, bardzo szczelnie. A przód przepchnął swoje i 1-0 się wygrywało. I tak wygrywa się turnieje. Mógłbym dać jeszcze inny przykład. Chociażby Anglików, którzy w 2018 roku też zagrali bardzo dobre zawody, a właściwie nie potrafili strzelać. Tak jak teraz z open play, z tej otwartej gry goli. Zdobyli większość bramek ze stałych fragmentów gry, ale byli szczelni w defensywie. I tak gra się turnieje. O tym musi Czesław Michniewicz z pewnością myśleć. I on to potrafi. Potrafi grać sposobem. Też młodzieżówka. Do niej trochę się odbijamy. Na końcu stawiała się, i to była karta przetargowa do wyboru selekcjonera, stawiała się silniejszym, bo znajdował sposób, bo nawet jeżeli to miał być autobus, ale to był autobus, który później wyjechał na drogę i dojechał do celu. Tomek, ja nie chciałbym usprawiedliwiać piłkarzy czy selekcjonera, ale to było zwariowane zgrupowanie, wiesz dobrze. Sesje reklamowe, sesja koszulkowa, powinności wobec sponsorów i tak dalej, i tak dalej. Tam jedna jednostka treningowa chyba wypadła, nie wiem, czy ze względu na nawierzchnię boiska, na narodowym tradycyjnie nie najlepszą, czy też z innych powodów, ale to też warto wziąć pod uwagę. Natomiast oczekiwaliśmy większej determinacji, większego takiego... Zęba. Holendrzy to pokazali. No, kopali niemiłosiernie Lewandowskiego, przesuwali, przekazywali sobie naszego najlepszego napastnika i tam jak mogli, tego równo z trawą zatrzymywali. I dlatego z naszej strony zabrakło. I tutaj ustawieniem tego nie podciągniesz, bo w pewnym momencie widać to było też z trybun, że trójka z przodu, Szymański, Zieliński, Lewandowski stoi osamotniona, a reszta nie chce podciągnąć. Karolek, bo gołujący się w środku Linety... Żadne ustawienie tego nie naprawi, jeżeli nie masz takiej pewnej energii do gry, bardzo daleko. Bo jakby pilnował swoich stoperów, więc dlatego tak to wyszło. Dlatego panowie, więcej odwagi przeciwko Walii w Cardiff, a żadne wtedy ustawienie Napastnikami. Straszne. Dwoma napastnikami. Po prostu trzeba grać agresywnie, trzeba doskoczyć w odpowiednim momencie, trzeba ten pressing także na rywalu założyć, bo nie może być też tak, że my wiecznie musimy się do kogoś dostosowywać. Grajmy po prostu swoje. A jak graliśmy do tej pory z Walijczykami, ten bilans jest bardzo dobry i nie chcemy
aby Czesław Michniewicz czy ta reprezentacja przeszła w pewien sposób do historii, bo od 47 lat nie przegraliśmy z Walijczykami. Jedyna porażka to 1973 rok. 9 spotkań, 6 wygranych, 2 remisy i tak jak wspomniałem, jedna porażka. 12-6 to bilans bramkowy, więc Wojciech Szczęsny powiedział i to też mam wrażenie trochę kamyczek do oczekiwań kibiców. Spokojnie, Walijczycy to jest nasz poziom, bo też często my się podniecamy, akurat zwłaszcza w Lidze Narodów. Kurczę, tu Holandia, Belgia, wcześniej Włochy, Portugalia. Koniec końców, nie chcę wyjść na takiego gościa, który nie patrzy gdzieś tak wysoko, jak chociażby ostatnio Holendrzy, ale koniec końców to były drużyny z absolutnego topu i można było się na nich też potykać. My w tym topie nie ma. My w tym topie nie jesteśmy. Pukamy do nich cały czas. Tak, trzeba niestety zdawać sobie z tego sprawę. Oczywiście chcemy być lepsi. Można zagrać sposobem, ale cały czas bardzo dużo nam brakuje. Absolutnie presja opinii czy dziennikarzy na reprezentację jest słuszna, no bo muszą coraz grać lepiej, muszą robić sensacje, awanse, ba, nawet medale zdobywać, ale kiedy tak usiądziemy na spokojnie, napijemy się zimnej herbaty, to dochodzimy do wniosku, że jeszcze jesteśmy daleko, a ta nasza kołdra, ciągle wracam do kołdry, czyli do liczby piłkarzy, którzy mogliby stworzyć na przykład dwie jedenastki, no jest nierealne. Mamy 13-14 fajnych chłopaków, których można spokojnie pokazać w starciu z dobrą drużyną, pod warunkiem, że dołożą do tego determinację, ambicje, konsekwencje, trochę szczęścia, bo oczywiście, jak ostatnio nie mamy tego specjalnie w różnych meczach i wtedy można myśleć o tym. Natomiast trudno zapowiadać wielkie wydarzenia piłkarskie, czy to Mistrzostwa Świata, czy mecze, mówiąc, że no, szans to wielkich nie mamy. Nie, ale gdzieś tam są granice pompowania balonika. Zobaczymy, jak będzie po jutrzejszym meczu, bo jestem bardzo ciekaw tego. Jeśli coś pójdzie nie tak, to znając naszą przesadę narodową do samobiczowania się, do lamentów, to będzie jakieś takie upiorne 2 miesiące oczekiwania na potop, który ma przyjść i nas wszystkich tutaj zalać. Oby tego nie było. Myślę, trener wie na pewno. Piłkarze też dadzą oddech kibicom, dadzą też oddech sobie. Już nie mówię o selekcjonerze, który wiadomo w każdym meczu gra o głowę, ale to taka robota. Jasna sprawa. Dajcie jeszcze znać w komentarzach, jaki wynik waszym zdaniem od 20.45 w Cardiff. Przypominam, wtedy zacznie się to spotkanie w niedzielę. Ostatni mecz Ligi Narodów. Polska walczy o utrzymanie, jeszcze o pierwszy koszyk eliminacji Euro 2024, ale tak jak z Januszem wspominaliśmy, reprezentacja Polski i Czesław Michniewicz, myślę tutaj przede wszystkim, walczą o spokojną głowę, o spokojną narrację na następne półtora miesiąca przed mundialem. Jeśli nie będzie, może nie nawet wygrane, jeśli będzie porażka, to czekają nas ciężkie 54 bodajże w Mundial Raporcie. Dzisiaj była taka tablica z odliczaniem do pierwszego spotkania mundialowego. To czekają nas takie dni, gdzie będziemy się zastanawiali, w jaką stronę idziemy i czy idziemy z dobrym przewodnikiem. A tu warto zagrać taki mecz, żeby jednak wlać odrobinę optymizmu do tego czasu, kiedy reprezentacja znowu się zbierze przed już Katarem bezpośrednio. Jeśli nie pójdzie, wiadomo, nastąpi masowe wyciąganie noży i naostrzanie tego i krytyka, i jazda, i taka ciężka, duszna atmosfera. Wiadomo, że nigdy nie jest tak, że są dobre przygotowania, same zwycięstwa, sparingi, bo potem będzie dobrze. To niewiele to znaczy, ale ta świadomość powinna jutro przyświecać naszym, że jeśli chcą złapać trochę oddechu i wejść w decydującą fazę przygotowań, to Holandia się nie może powtórzyć. Nie może, z różnych względów obiektywnych. No, Walijczycy nie są tak mocną drużyną, a nasi powinni zagrać jednak lepiej, więc taka prostacka analiza pokazuje, że tam przegrać nasi nie mogą. No to patrzę ostatni raz na waszą ankietę. 2615 głosów, 38% wierzy w zwycięstwo
36 uważa, że reprezentacja Polski przegra, 26, że będzie remis. Podzielony naród, jak we podzielony wszystkim. Podzielony mu, praktycznie jest po jednej trzeciej. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. 20:45 stadion w Cardiff, Walia Polska. Czekamy na to spotkanie. Dajcie na koniec łapkę w górę, kto tego jeszcze nie zrobił. Podobnie jak z zostawieniem subskrypcji, wtedy będziecie wiedzieli, co nowego u nas. Tak jak wspomniałem, do obejrzenia między innymi Mundial Raport, wciąż aktualny wywiad z Arkadiuszem Milikiem. Pierwszy taki wywiad od jego transferu do Juventusu Turyn, więc jeżeli macie czas, serdecznie zapraszam, a także dwa fotele świetnie odebrane Janusza z Bożydarem i Iwanowem, także jest absolutnie co oglądać. No i tyle to w zasadzie na to popołudnie sobotnie. Dziękuję bardzo. Jutro widzimy się w Pogadajmy o Piłce o godzinie 12. Bogdan Zając, asystent Adama Nawałki, przeanalizuje dla nas kilka spraw wokół reprezentacji. Będzie też Piotr Koźmiński, Janusz Basała i ja osobiście również, więc serdecznie was zapraszam i studio pomeczowe też będzie na was czekało. Także zapraszam serdecznie za dziś. Dzięki. Janusz Basała i Tomek Włodarczyk i mam nadzieję widzimy się jutro. Do zobaczenia.